Pora na kontynuowanie naszych rozważań dotyczących pierwszego listu Jana i teraz jest czas na rozdział 3 od wersetu 4. I tutaj dominująca myśl jest taka, że opisane są cechy charakterystyczne dla nowego życia odróżniające dzieci Boże od dzieci diabelskich. Każdy, kto popełnia grzech i prawo przestępuje, a grzech jest przestępstwem prawa. A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w Nim nie ma. Każdy, kto w Nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział Go ani Go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie oszukuje. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. To popełnia grzech z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim. I nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować, nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Bo uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia. Jeżeli was świat nienawidzi, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest mordercą. A wiecie, że żaden morderca nie ma w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał swoje życie i my powinniśmy życie oddawać za braci. Ta część listu jasno pokazuje, że nowe życie, w którego posiadaniu znajdują się dzieci Boże, ujawnia się w praktycznym postępowaniu nacechowanym sprawiedliwością i miłością w odróżnieniu od bezprawia i nienawiści, którymi cechują się dzieci diabelskie. W wersetach tych apostoł mówi o sprawiedliwości, której przeciwstawia bezprawie. Przedstawia też kontrast istniejący między miłością a nienawiścią. W wersecie 4 apostoł konfrontuje bezprawie starej natury ze sprawiedliwością nowej natury, którą wierzący posiada jako człowiek zrodzony z Boga. Pisze apostoł tak. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Grzech nie jest po prostu przekroczeniem czy przestąpieniem zasad prawa, które się zna, jak błędnie sugeruje niejedna wykładnia zwodzicieli. Istotą grzechu jest bezprawie. I to nie w popularnym znaczeniu tego słowa jako czyn sprzeczny z prawem czy niegodziwość, lecz jako stan lub postępowanie nieunormowane przez prawo. Po prostu samowola. Samowola. Jest to czynienie swojej własnej woli, postępowanie pozbawione jakichkolwiek regulacji i norm. Ktoś kiedyś gdzieś napisał tak. Grzech to postępowanie pozbawione prawnych restrykcji. Działanie odrzucające jakiekolwiek ograniczenia i cudzy autorytet, mające swoje źródło w samowoli. Po zdefiniowaniu grzechu apostoł natychmiast zwraca uwagę na Chrystusa Jezusa Pana, by postawić przed naszymi oczami tego, w którym nie ma grzechu. Gdy miał przyjść w ciele, okazał zupełną uległość wobec woli Ojca. Powiedział, oto przychodzę, by czynić wolę Twoją, o Boże. Tak mówi list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 9 werset. Krocząc po tym świecie, Pan Jezus Chrystus mógł mówić, staram się spełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jana 5, rozdział 30, werset. Odchodząc z tego świata, rzekł, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Łukasza 22, rozdział 42, werset. Wiemy również, że wierzący zostali uświęceni przez wolę Bożą dzięki ofiarowaniu ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze, o czym świadczy nam list do Hebrajczyków 10, rozdział 10, werset. Tak więc apostoł może napisać, on się objawił, aby zgładzić grzechy. W nim nie było grzechu, zasady bezprawia i niezależności. Nie było. Wierzący, który trwa w Chrystusie Jezusie Panu jako uczestnik tej samej natury, którą on posiadał, nie będzie grzeszył. Trwać lub mieszkać w Chrystusie Jezusie Panu to widzieć Go nieustannie przez wiarę, znać Go z doświadczenia i żyć pod Jego przemożnym wpływem. Ktoś, kto grzeszy, nie widział Go ani nie poznał. W ten sposób apostoł Jan konfrontuje ze sobą dwie natury. Skażona i upadła natura człowieka, a w przypadku wierzącego jego stara natura nie poddaje się prawu i jest samowolna, natomiast nowa natura nie może grzeszyć. Obie te natury współistnieją wierzącym. To dlatego apostoł mógł napisać poprzednio, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie oszukujemy i prawdy w nas nie ma. A teraz coś pozornie innego. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani nie poznał go. Następnie apostoł Jan ostrzega nas przed częstym oszustwem. Chce, byśmy pamiętali, że dowodem na to, że ktoś ma nową naturę, nie są wzniosłe słowa i płomienne wyznania, jakie wychodzą z ust wielu ludzi, lecz sposób ich działania i postępowania na co dzień. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Jeżeli rzeczywiście posiadamy życie Chrystusa, pokaże się to w postępowaniu nacechowanym prawością, łagodnością, którą emanowały wszystkie czyny i słowa Chrystusa Jezusa Pana. W wersecie następnym, w wersecie 8, apostoł Jan wykazuje, że w przeciwieństwie do kogoś, kto postępuje sprawiedliwie i zrodzony jest z Boga, ten, kto popełnia grzech, albo mówiąc dokładniej, grzeszy, praktykuje grzech. Czasownik ten wskazuje ewidentnie na ciągłość czynności, a nie na jej epizodyczność i jednorazowość. Jeżeli ktoś popełnia grzech, z diabła jest. Przez nieostrożność wierzący może upaść w grzech. Lecz ktoś, kto żyje w grzechu, udowadnia, że ma tę samą naturę, jaką posiada diabeł, który grzeszy od początku swej egzystencji. Syn Boży objawił się, by zniszczyć dzieła diabelskie, aby wierzący mogli otrzymać nową naturę, znaleźć się pod panowaniem Chrystusa i, trwając w Nim, mogli postępować sprawiedliwie, jak On sam jest sprawiedliwy. W przeciwieństwie do kogoś, kto przez ciągłe grzeszenie pokazuje, że jest z diabła, ten, kto narodził się z Boga, nie grzeszy. W nim jest nowy posiew, Boże życie i życie to, które posiada jako człowiek zrodzony z Boga, nie może grzeszyć. To prawda, że ciało wciąż jeszcze pozostaje w wierzącym, ale nowa natura, którą otrzymał, jest absolutnie bezgrzeszna, a wierzący postrzegany jest tutaj jako tożsamy ze swoją nową naturą. To ona stanowi jego właściwą istotę. Wraz z wersetem 10 apostoł przechodzi do tematu miłości. Pokazał już, że pozostająca w skrajnej opozycji do bezprawia sprawiedliwość, czyli czynienie tego, co słuszne przed Bogiem, odróżnia dzieci Boże od dzieci diabelskich. Teraz mówi, że miłość w przeciwieństwie do nienawiści jest drugą cechą, w szczególny sposób charakterystyczną dla nowej natury. Od samego początku, to jest, gdy tylko Chrystus Jezus Pan objawił się w tym świecie, słyszeliśmy, że mamy miłować siebie nawzajem. Apostoł Jan zwrócił już nasze myśli ku Chrystusowi Jezusowi Panu jako temu, w którym sprawiedliwość znalazła swój doskonały wyraz. Teraz z kolei przypomina nam o zwiastowaniu, jakie słyszeliśmy o Chrystusie Jezusie Panu, gdyż to właśnie w Nim, w Chrystusie Jezusie Panu, znajdujemy doskonałe odzwierciedlenie Bożej miłości. zaszczepione i uzewnętrzniające się w nas, wierzących, życie Chrystusa, będzie kazało nam nie tylko unikać grzechu, lecz również manifestuje i zamanifestuje się przez wzajemną miłość. Ktoś kiedyś gdzieś zauważył, że miłą naturę mają nawet psy czy inne zwierzęta, które są przecież tylko zwierzętami. Natomiast miłość braterska ma czysto boskie pochodzenie. Miłuję swoich braci, ponieważ są z Boga, posiadam z nimi społeczność w sprawach bożych. Człowiek wierzący może z natury mieć bardzo niemiłą i nieuprzejmą powierzchowność, a jednak będzie miłował swoich braci całym sercem. Podczas gdy niewierzący, nawet najsympatyczniejszy, nie będzie miał nawet krzty prawdziwie bratniej miłości. Kain jest dany jako przykład. Odzwierciedlał Kain obie złe zasady, bezprawie i nienawiść, które są przedmiotem naszych rozważań w tym pierwszym liście Jana. Jako uczestnik natury złego Kain, to znaczy diabła, nienawidził swego brata. Korzeniem tej nienawiści było bezprawie, które było nadrzędną zasadą jego własnego życia i kazało mu czynić jego własną wolę, podczas gdy u podstaw uczynków jego brata leżała sprawiedliwość. Świadomość tego, że uczynki Abla były sprawiedliwe, jego zaś własne złe, to ta świadomość zrodziła w sercu Kaina zazdrosną nienawiść. I to widzimy opisane dokładnie w pierwszej Mojżeszowej, 4 rozdział od 6 do 8 wersetu. Nie musimy się dziwić, gdy jeszcze i dzisiaj wierzący z tego samego powodu odczuwają nienawiść ze strony świata. Świat, którego władcą jest szatan, napiętnowany jest bezprawiem i nienawiścią. Znajduje się w stanie moralnej śmierci, jednak my, wierzący, wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Miłość jest praktycznym dowodem na istnienie życia wiecznego. Nierzadko spotykamy dziecko Boże, którego nigdy przedtem nie widzieliśmy i w ogóle nie znamy. Może jak jest to brat, którego stanowisko społeczne, socjalne i materialna sytuacja daleko przewyższają naszą własną pozycję społeczną. Albo odwrotnie, ktoś, kto pochodzi z zupełnie prymitywnych warunków życia, dalekich od naszych zachodnich standardów. Mimo to miłość, która jest w naszych sercach, natychmiast wypływa ku naszemu bratu. Znajdujemy wspólny język i odczuwamy rzadko spotykaną wspólnotę oraz ściślejszą zażyłość niż z naszymi krewnymi według ciała. Przyczyna jest bardzo prosta, banalna, oczywista. Przyczyna jest bardzo prosta. Posiadamy to samo życie, życie wieczne i to samo centrum, na którym się ono skupia, czyli Chrystusa Jezusa Pana. Oboje żywimy te same uczucia względem Chrystusa Jezusa Pana, tę samą miłość i to samo pragnienie Jego bliskości. W wersetach 15 i 16 apostoł Jan przedstawia najwyższy możliwy wyraz nienawiści w odróżnieniu od najwyższego możliwego wyrazu miłości. Niekontrolowana nienawiść prowadzi do morderstwa. Ktoś, kto odczuwa nienawiść, popełnia morderstwo w swoim własnym sercu, jak pouczył nas Pan Jezus, co mamy zapisane w Mateusza, 5 rozdział 21 do 22 wersetu. A życie wieczne nie mieszka w żadnym mordercy. W przeciwieństwie do tego w Chrystusie oglądamy doskonały wyraz miłości. Jego miłość kazała mu oddać za nas swoje życie. Oddać za nas Jego życie. I to jest kluczowa sprawa, że to właśnie ta Jego miłość jest tutaj napędowym źródłem. Mając przed oczymi Jego niezrównany przykład, powinniśmy być gotowi, by w mocy nowego życia, którego nadrzędną cechą i istotą jest właśnie miłość, oddać nasze życie za naszych braci. Nie musi to oznaczać dla każdego z nas dosłownej śmierci, lecz z całą pewnością w przypadku każdego wierzącego jest to równoznaczne z wyrzeczeniem się naszego własnego życia dla imienia Chrystusa Jezusa Pana, o czym poucza nas Mateusza, 16 rozdział 25 werset. Tak więc fragment ten przypomina nam, że od upadków grzech człowiek z natury znajduje się w stanie śmierci, cechuje się bezprawiem, nienawiścią i przemocą. Bezprawny, zawsze egocentryczny, dąży jedynie do samorealizacji przez podążanie za głosem swojej własnej woli i zrzucanie z siebie wszelkich ograniczeń. Tutaj warto też zauważyć, że znaczenie użytego tutaj bezprawia zostało wytłumaczone wcześniej przez nas. Nie chodzi tu o bezprawie w popularnym znaczeniu tego słowa jako czyn sprzeczny z prawem, czy niegodziwość, lecz jako stan lub postępowanie nieunormowane przez prawo, po prostu samowolę. Jest to czynienie swojej własnej woli, postępowanie pozbawione jakichkolwiek regulacji i norm. Zawsze bezprawny, zawsze egocentryczny, zawsze dąży jedynie do samorealizacji przez podążanie za głosem swej własnej złej woli i zrzucanie z siebie wszelkich ograniczeń. Takie usposobienie prędzej czy później doprowadzi do gorzkiej nienawiści względem każdego, kto stawia opór jego woli lub stoi mu na drodze w jej urzeczywistnianiu. Nienawiść prowadzi do okrucieństwa i aktów przemocy. W ekstremalnym przypadku nawet do morderstwa. Takie są te złe zasady, które ujawniły się po raz pierwszy w smutnej historii Kaina. Od tamtego czasu po dziś dzień wyznaczają bieg świata. Na początku historii ludzkości człowiek wyrzekł się Boga jako centrum swych myśli, czyniąc siebie ośrodkiem, wokół którego wszystko się kręci. Stał się egocentrykiem. Skoro ludzie wyrzekli się Boga, nie posiadali już spoiwa, lepiszcza, kleju, spoiwa, które mogłoby trzymać ich razem. Dlatego się rozproszyli. Plemiona, na które się podzielili, stały się centrami dla samych siebie, samych. Każdy naród dąży do urzeczywistnienia i przeforsowania swej własnej woli. W konsekwencji zrodziło to nienawiść względem wszystkich, którzy ważyli się stanąć im na drodze i przeszkodzić w realizacji ich planów. Tak więc gorzka zazdrość i nienawiść poróżniły narody, pociągają za sobą przemoc i wojny. To prowadzi nas do absolutnie zasadniczego wniosku. Cała tragedia i nędza świata, w którym żyjemy, sprowadza się do tego jednego poważnego faktu, że człowiek stał się centrum dla siebie samego i stał się niezależny od Boga, jak mówione było już przez nas dzisiaj wcześniej, bezprawny. Oczywiście i oczywiste jest, że cały system świata, w którym żyjemy, opiera się na tych trzech zasadach. Bezprawiu, nienawiści, przemocy. Jednak Bóg wywiódł na światło zupełnie nowy świat. Świat przyszły. Świat, którego centrum stanowi Chrystus Jezus Pan. Chrystus Jezus Pan wyznacza charakter tego świata, który podobnie jak On cechuje się sprawiedliwością, miłością i zaparciem się samego siebie. Aby posiąść prawo wstępu do nowego, Bożego świata błogosławieństw, musimy znać Chrystusa Jezusa Pana, który jest od początku. To dlatego apostoł Jan kładzie tak wielki nacisk na to, co było od początku. Wyrażenie to tak charakterystyczne dla pism apostoła Jana wskazuje na to, że przyjście Chrystusa na ten świat wyznaczyło zupełnie nowy porządek. Gdy Syn Boży przyszedł w ciele na świat, cały system tego świata zaczął przemijać, ustępując miejsca temu, co trwa na wieki. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na zawsze, na wieki. Tak mówi pierwszy list Jana, 2 rozdział, 17 werset. Chrystus Jezus Pan stanowi centrum wszelkiego i to całego Bożego Wszechświata. Dokładnie jest On centrum wielkiego Bożego Wszechświata błogosławieństw. On jest słowem życia. On, Pan Jezus Chrystus, jest właśnie centrum. I On jest słowem życia, tym, który w doskonały sposób dał wyraz naturze Boga. Spoglądając na Chrystusa natychmiast zauważymy, że Bóg jest światłością i miłością. Jednak w tym kryje się coś więcej. Chrystus nie tylko ujawnia Boga, lecz również uzdatnia wierzącego do przebywania w świetle przez Jego własną krew, która oczyszcza od każdego grzechu. I to jest kluczowa rzecz, żebyśmy to rozumieli, że krew Chrystusa Jezusa oczyszcza od wszelkiego grzechu. Skoro Chrystus jest centrum nowego Bożego świata błogosławieństw, wszystko na tym świecie i w tym świecie musi być zależne od Niego. Są trzy sfery błogosławieństw, ale mimo to Chrystus Jezus jest centrum wszystkiego. Najpierw mamy do czynienia ze sferą chrześcijańską, potem z Izraelem, który zostanie przywrócony do społeczności z Bogiem i otrzyma błogosławieństwa, na koniec zaś z pogańskimi narodami, które wejdą do nowego przymierza, do tysiącletniego królestwa. Tajemnicą i kluczem do otrzymania błogosławieństw przez każdy z wymienionych kręgów jest uzdrowienie ich z bezprawia przez wprowadzenie w uległość wobec Chrystusa Jezusa Pana i zależność od Niego. Po ukazaniu Chrystusa od początku jako wielkiego centrum nowego świata Bożego, apostoł pokazuje, jak Bóg przemożnie działał w grzesznych ludziach, by dzisiaj móc ostatecznie wprowadzić ich jako wierzących w błogosławieństwa. Dzięki Jego suwerennej łasce zrodzeni jesteśmy z Boga, prowadzeni w relację z Nim, umiłowani miłością odpowiadającą tej relacji. Niedługo zaś staniemy się jak sam Chrystus Jezus Pan. I jako tacy zostaniemy objawieni, niemniej jednak już dzisiaj, w obecnym czasie oczekiwania na tę wzniosłą przyszłość, jeżeli tylko trwamy w Chrystusie, odzwierciedlać będziemy Jego sprawiedliwość, miłość i samozaparcie, której najwyższym i których najwyższym przejawem jest oddanie swego życia za braci. A to prowadzi nas do tego, że możemy zwrócić uwagę na praktyczne urzeczywistnianie miłości i tego skutki. Mówi o tym fragment z tego pierwszego listu Jana o następujących słowach. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nas nasze serce, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Apostoł zamyka ten fragment z trzeciego rozdziału, ale nie cały trzeci rozdział, ten fragment listu przez praktyczne zastosowanie prawdy, o której mówił. Jako ludziom, którzy wciąż jeszcze posiadają w sobie ciało, to jest starą, skażoną naturę, z łatwością przychodzi nam czynić wzniosłe wyznania miłości słowem i językiem. Jednak to nasze uczynki pokażą, ile autentyzmu kryje się za naszymi słowami. Jeżeli jesteśmy w stanie pomóc bratu, który jest w potrzebie, a jednak tego nie czynimy, sami dajemy dowód na to, że nasze słowa są czcze i próżne. Chodzenie w miłości ma bezpośredni wpływ na nasze obcowanie z Bogiem. Posiadamy z Nim wtedy szczęśliwą, swobodną relację. Dziecko, które świadomie lekceważy życzenia swego ojca, nie może czuć się dobrze w jego obecności. Tak samo jest z wierzącym, który oddalił się od swojego niebiańskiego ojca. Dokładnie zdaje sobie sprawę z tego, co jest nie w porządku. I dopóki nie wyzna tego i nie osądzi przed Bogiem, nie będzie mógł się cieszyć społecznością z Nim, ani śmiało do niego przystępować. Nie chodzi tu o kwestię wiecznego zbawienia czy odpuszczenia naszych grzechów, ponieważ list skierowany jest do tych, którzy grzechy już mają odpuszczone, do tych, których grzechy już są odpuszczone, do wierzących, którzy znajdują się w relacji z Bogiem jako Jego dzieci. Tu chodzi o praktyczny stan, który pozwala nam na kroczenie naszą ścieżką w radosnej wolności i śmiałości przed Bogiem jako Jego dzieci. Aby posiadać tę śmiałość i poufałość relacji, musimy tak postępować, aby nasze serca nie oskarżały nas za to, że uchybiamy w kwestii praktycznego okazywania miłości. Życie w radosnej pewności, że czynimy to, co jest słuszne przed obliczem Boga, daje nam śmiałość przystępowania do Ojca w modlitwie. Jako ci, którzy przestrzegają Jego przykazań, będziemy zwracali się do Niego z prośbami, które są zgodne z wolą Bożą i będziemy mogli liczyć na odpowiedź na nasze modlitwy. Czy to będzie prośba o prowadzenie na naszej drodze życia, czy o siłę do ostania się przed zasadzkami wroga, czy o łaskę podtrzymującą w doświadczeniach, możemy prosić, wiedząc, że otrzymamy to, o co prosimy od Tego, którego moc jest tak wielka jak Jego miłość i którego ucho jest zawsze otwarte na wołanie Jego dzieci. Jego przykazania sprowadzają się w zasadzie do dwóch, które stanowią istotę Bożej woli. Wiara w Jego Syna Jezusa Chrystusa oraz miłość wzajemna. To właśnie w duchu tych przykazań apostoł Paweł mógł dziękować za świętych w Kolosach i modlić się za nich ze śmiałością, ponieważ słyszał o ich wierze w Chrystusie Jezusie oraz o miłości, którą żywili dla wszystkich świętych. Tak czytamy w Kolosan 1 rozdział 4 werset.